Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj w roli gospodarza w sklepie dla hodowców w Krosinie wystąpię ja, aczkolwiek tutaj Rafał, który tutaj na bieżąco jest, on jest tym głównym gospodarzem. Sebastian dzisiaj jest za kamerą. No niestety warunki mu nie pozwalają tutaj stanąć, ale my chcemy tutaj dlatego troszeczkę inaczej zmienić tutaj narrację, konwencję tego filmu, gdyż przywieźliśmy akurat dzisiaj tutaj wyprodukowany w naszej firmie taki specjalny rodzaj wentylatora. Jest to taki wentylator nie służący tylko do tego, żeby nam powietrze wentylował, ale on ma po prostu spełniać jeszcze inne role. Pierwszą rolą, jaką ten wentylator będzie spełniał, nim go włączymy, ja pokażę, on tutaj ma, zobaczmy, z boku taką specjalną ramkę. W ramce jest umieszczony specjalny rodzaj takiego materiału. On jest od grubości 2-3 cm. Wkłada się go tutaj w tą ramkę. O, Rafał pokaże. Wentylator tutaj się znajduje. Tu są magnesy neodymowe i w momencie, kiedy go tutaj przykładamy, on tu się bardzo mocno trzyma. I w momencie, kiedy powietrze jest zasysane, jak się domyślamy wszyscy, następuje filtracja tych cząstek stałych, czyli w naszym przypadku gołębniku są to co? Były wszystkie, główienka, przede wszystkim dokładnie. A najgorsze jest to, że kiedy mamy w gołębnikach suchy kał, ten kał w powietrzu, jeżeli się unosi od tego, że gołębie strzepoczą skrzydłami, ruch jakiś występuje powietrza, w tym momencie nasze płuca są narażone na to wszystko, o czym mówił kiedyś pan doktor, lekarz medycyny, pulmonolog Piotr Korczyński, czyli będziemy narażeni na pierwsze co? Płuco hodowcy ptaków. I już w tym momencie, kiedy zastosujemy ten rodzaj filtru, część tych cząstek stałych z powietrza wyfiltrujemy i już będą nasze płuca mniej obciążone. To jest taka jedno z zastosowań takiego klasycznego wentylatora. I teraz, kiedy my ten wentylator włączamy, proszę bardzo, włączymy go, słyszymy taki, słychać to może dobrze? Taki delikatny szum. Szum tutaj tego powietrza, które jest z tej strony zasysane. Ono przechodzi tutaj przez kanał, wszystko. I dlaczego mamy kanał wykonany w ten sposób ze sklejki? Pokażę teraz może, tego nie będzie widać od razu. Wysuniemy, tutaj podnosimy. O, on się chwilowo wyłączy, gdyż mamy tutaj specjalny włącznik bezpieczeństwa i teraz proszę zobaczyć, nie wiem, czy to będzie w kamerze widać, ale zobaczmy, jak go tu włączę, czy widać to na niebiesko świecące światełko i jak ktoś się domyśli, chodzi nam o coś takiego, że w momencie, kiedy to powietrze na początku zostało wyfiltrowane z tych cząstek stałych, wchodzi tutaj do tej komory i tutaj jest poddawane promieniowaniu ultrafioletowemu. Jest to promieniowanie, dokładnie ten sam żarnik, który występuje w szpitalach. Kiedy idziemy, to możemy zobaczyć, że kiedyś, dawno temu, to w szpitale każda sala była wyposażona w takie lampy specjalne biobójcze. One usuwają przede wszystkim bakterie, wirusy, no i dlatego też my musimy tutaj osłonić, żeby do organizmów żywych się nie dostały. Zobaczmy, kiedy zamykamy, ten włącznik bezpieczeństwa nam to powoduje, że znowu słyszymy się, wentylator włączył i lampa. Lampa jest tylko w momencie podniesienia, tutaj na chwilę ją pokażę, świeci, włączy. I w każdym wentylatorze też jeszcze jest zapasowa ta mata, gdyż wtedy, kiedy nazbiera nam się tutaj po kilku dniach, czy tam tygodniach, w zależności jak mamy uwalone w gołębniku, tak to nazwijmy, to taką matę z tego filtra tutaj z boku wyciągamy, wyprać to możemy wszystko, wysuszyć, a w tym czasie tą drugą wysuszoną, którą wcześniej przygotowaliśmy, podmienić. Takie te maty mamy tutaj, dwie w komplecie są tutaj w tym wentylatorze, z tym wentylatorem dostarczone. I teraz ja tu ją wsadzę do środka, bo żeby nie zginęła. O, i teraz to powietrze, które tam jest wsadzone do krąży, ono specjalnie jeszcze ma tam zrobione, że nie jest tak, że od razu wylatuje, tylko jest specjalnie tak jakby przydławione. Chodzi o to też, żeby w momencie, kiedy tą wydajność wentylatora, byśmy mieli je przyławione, on by bardzo szybko to powietrze przepychał przez tą lampę, co powodowałoby, że musiałby dłużej chodzić, gdyż ten czas, na który by były narażone te wszystkie występujące w powietrzu bakterie, wirusy, te wszystkie drobne ustroje chorobotwórcze, byłby zbyt krótki, żeby wywołać ten efekt tego biobójstwa, tego zabójstwa, zabicia. Natomiast kiedy my tutaj troszeczkę z tej strony przyławiamy, on idzie takim kanałem i wychodzi sobie na zewnątrz. Tutaj Rafał teraz rękę trzyma, to powiedz, cały czas czujesz, ten i zobaczmy. I teraz tutaj z tej strony, pokażemy, tutaj tym kanałem to powietrze wylatuje. A przez to też, że mamy wykonane to wszystko z takiej płyty meblowej, wygląda to w miarę estetyczniej. I co powoduje to też, że to opromieniowanie, które się znajduje w środku, to UV, nie wychodzi na zewnątrz w nadmiernej ilości, nie powoduje dla nas tych szkodliwych czynników. Także zobaczmy, tak to wygląda. Zamontować go możemy sobie w gołębniku, najlepiej gdzieś wysoko, tak żeby tutaj gołębie, no po tym, żeby nie chodziły, bo to zasrają nam, za przeproszeniem, ubrudzą, będzie problem. Natomiast w gołębniku, tak jak mamy do tych 2 metrów około, to jeżeli to podwiesimy sobie u góry, gołębie też tutaj sobie nigdy nie wejdą, bo tutaj jest tylko zostawiony taki mały rant, żeby łatwo było złapać palcami. Natomiast
tak to może sobie wszystko działać. Tutaj włączamy to tutaj włącznikiem umieszczonym na kablu, ale też sugerujemy kolegom zastosowanie takiego rozwiązania. Tutaj mamy taki, czy hodowcy tutaj zamówią sobie tu w sklepie, czy sami gdzie indziej, taki włącznik czasowy. To jest najprostszy, jaki tylko występuje na rynku. Ja go specjalnie tutaj użyłem, gdyż takie włączniki czasowe, które są wyposażone w elektroniczny wyświetlacz, jakieś klawisze 4-5 do programowania, one są troszeczkę kłopotliwe, bo powiem szczerze, ja też się, kiedy go chcę zaprogramować, muszę ściągać do ściągi. Natomiast tutaj jest bardzo prosta taka tarcza odzwierciedlająca od 0 do 24 godzin, czyli czas tak jak mamy na dobę. Z boku są takie malutkie ząbki, chyba jeden ząbek odpowiada, z tego co pamiętam, 5 minutom bodajże, czy tam jakiemuś innemu czasowi. I możemy sobie tutaj bez problemu, tu jest instrukcja jak zrobić, zaprogramować, że na przykład włącza się o godzinie on 7 rano, godzinę działa, po godzinie się wyłącza, następnie następuje, nie wiem, o 20, 21, po prostu tak jak hodowcom będzie wygodnie taki sterownik czasowy użyć. Widzimy, on jest montowany do gniazdka, także nie ma nic prostszego i też cena, on kosztuje poniżej bodajże 30 zł tego rzędu, coś takiego. Także to nie jest duży koszt, a możemy go tutaj wykorzystać bez problemu. Także polecamy taki wentylator, tym bardziej on teraz chodzi. My tu zaczynamy w powietrzu czuć to takie zjonizowane powietrze, nie jest to takie powietrze, tak jak typowo by piorun walnął i wtedy czujemy ten ozon, ale czujemy, że to jest powietrze inne. I dzięki temu też mamy taką możliwość, że w gołębniku, kiedy wchodzimy często w lecie, zwłaszcza kiedy gołębie wydalają kał, on tam często spada na przykład nawet czy na podłogę w gołębniku, jeżeli nie sprzątamy, on zostaje, ale jeżeli na róż, to tam się zbiera jakaś warstwa. Wiadomo, że jeżeli mamy gołębniki z rusztem, nam zależy też na tym, żeby jak najmniej tam chodzić, samemu sprzątać, ale ten kał mimo wszystko zalega. I bakterie, które tam się znajdują, powodują, że tam następuje te wszystkie procesy gnilne i zaczyna śmierdzieć. Natomiast tego typu wentylator, on takie jeszcze też działa jako taki rodzaj odświeżacza powietrza, nie tylko dlatego, że odświeża, że tu się jakieś tam filtruje coś, nie, ani żadnego zapachu nie daje. Tylko po prostu bakterie, jeżeli one w powietrzu są, to jest ich ograniczona ilość i siłą rzeczy nie będzie takiego smrodu, tylko będzie mniejszy, bo całkowicie go nie jesteśmy w stanie wylinować. Ten wentylator jest tutaj dostępny właśnie, tak jak mówię, w sklepie dla hodowców.pl. Kropka, przepraszam, PL. U Rafała będzie się można dowiedzieć, jak go wysłać. Pocztą go idzie wysłać, on waży kilkadziesiąt kilo, kilkanaście kilo, także kilogramów nie jest żaden problem transportowy. I co jeszcze warto zwrócić uwagę, to nie jest takie rozwiązanie, które tutaj ja sobie wymyśliłem, czy coś, tylko to się zainspirowałem czymś takim, jak z zachodu, takie z Belgii konkretnie. Dwa takie wentylatory przywieźliśmy i one zostały najpierw wytestowane u kolegi Zbyszka Oleksiaka w Gołębniku. On jest bardzo zadowolony, w razie czego pytań różnego rodzaju, jak się eksploatuje, jak to wygląda, to proszę się jego zapytać, on powie. Ale te gołębniki dwa, które on ma wyposażone w ten typ wentylatora, tam jest troszeczkę inny, taki on troszeczkę innego kształtu jest. My go dostosowaliśmy do tych materiałów, które mamy tutaj na rynku, dostępne w Polsce. Natomiast jemu to się bardzo sprawdzało, dlatego też po wykonaniu takiego doświadczeń z tego typu wentylatorem, z tą lampą biobójczą, stworzyliśmy tutaj sami i w sklepie dla hodowców.pl u kolegi Rafała będzie można takie coś sobie zamówić. Także zachęcamy wszystkich do zainteresowania się. No i rozważyć też proszę zakup takiego sobie, czy tutaj w sklepie, czy tam gdzieś u siebie. To bardzo łatwo podejść do sklepu elektrycznego i taki programowany wyłącznik czasowy zakupić. Będzie bardzo łatwa obsługa. Także zachęcamy wszystkich. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.